Cześć, witajcie, ja jestem Peszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i jest to już trzeci odcinek z serii Carcassonne. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pierwszemu dużemu rozszerzeniu do Carcassonne pod tytułem Karczmy i Katedry. Zanim przejdę do odcinka, informuję jeszcze, że w opisie znajduje się link do starszej wersji tego odcinka sprzed kilku lat, którą nagrywałem, kiedy byłem młodszy. Przejdźmy zatem do omówienia dodatku i zobaczenia, co znajduje się w pudełku. Pudełko wygląda tak. Jest wielkości połowy pudełka podstawki. Jest też instrukcja w języku polskim, której ja wam nie pokażę, bo gdzieś ją zapodziałem. Zawartość pudełka wygląda tak. 18 płytek terenu, 6 płytek specjalnych, 6 pionków i 8 pionków. Może jedźmy od prawej. To jest 8 pionków w kolorze szarym, to jest zwyczajny zestaw pionków dla 6 gracza. W podstawce mieliśmy 5, z dodatkiem mamy 6. A to są pionki gigantów. Pionki gigantów są większe niż normalne pionki, jak widzicie. Pionki gigantów służą do odbierania miast innym graczom. Kiedy w wyniku operacji, o których mówiłem w pierwszym odcinku tej serii, w jednym mieście, na przykład, mieście albo drodze, znajdą się różne pionki, to wygrywa punkty za to miasto, otrzymuje ten gracz, który miał pionków najwięcej. Jeśli był remis, to otrzymywali obydwaj, albo nawet obytrzej, obyczterej i tak dalej, gracze pełną liczbę punktów. Natomiast gigant liczy się tak, jakbyśmy mieli dwa pionki w mieście. Nie podwaja punktów, tylko przewagę daje nam nad miastem, jeśli ona jest potrzebna. To są pionki punktacji. Jeśli na planszy punktacji przekroczymy 50, to nie przewracamy pionka jako podstawce, tylko dostajemy taką fajną płytkę 50. Jeśli jeszcze raz przekroczymy, obracamy, mamy setkę. Potem możemy sobie dobrać jeszcze jedną, żeby mieć 150, ale to się rzadko zdarza. Jak pewnie sami wiecie, jeśli gracie trochę. I przechodzimy do płytek terenu, które są w tym dodatku na pewno najciekawsze. To jest zestaw, łącznie tych płytek jest 18, a płytek takich, które po prostu pasują, nie mają specjalnej funkcji, jest 10. One są dość ciekawe, mają nieco dziwniejsze kształty, dziwniejsze. Jeszcze nie są one tak dziwne jak później, ale mają kształty bardziej złożone od tych z podstawki. Tutaj je wszystkie wam pokazuję. Następnie mamy 6 płytek z karczmami. Karczmy, czyli te domki nad jeziorkiem. Jeziorka są generalnie charakterystyczną cechą karczm. Karczmy działają tak, że za drogę z karczmą nie otrzymujemy 1 punkt za każdą płytkę, tylko 2 punkty za każdą płytkę. Można powiedzieć, że podwajają, aczkolwiek nie do końca, punkty za drogi. Tak wyglądają płytki z karczmami, jest ich 6. I najbardziej pożądany przez graczy pewnie w grze element tego dodatku, czyli katedry. Katedry przykłada się do miasta. To jest wszędzie miasto, jakbyście nie wiedzieli. Kiedy mamy miasto z katedrą, to wtedy przy podliczaniu punktów za to miasto nie otrzymujemy 2 punkty za każdą płytkę, tylko 3. Ona zwiększa punkty w miastach i więc warto na nie polować, bo są tylko 2 w puli dostępnych do gry. I jeszcze jedna ważna zasada. Jeśli nie zakończymy do końca gry miasta, w którym znajduje się katedra lub drogi, przy której znajduje się karczma, to nie otrzymujemy za nią żadnych, absolutnie żadnych punktów. Więc karczma albo katedra może być też użyta po to, żeby dołożyć jakiemuś graczowi pod koniec gry taką płytkę, żeby nie dostał punktów za dobrze rozwinięte miasto. W tym odcinku już by było na tyle. Jeśli się wam spodobało, nie zapomnijcie dać łapkę, napisać pozytywny komentarz lub zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia przy każdym następnym filmie. A na następny odcinek z serii Carcassonne zapraszam za tydzień w czwartek. Do widzenia.